Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani. Słowo dzisiejsze to zgubić. Misją w cudzysłowie złego ducha zawsze jest zgubić. To, co diabeł zarzuca dzisiaj w Ewangelii Jezusowi, jakoby miał ich zgubić, to oczywiście jakby krzywe zwierciadło tego, czym jest właśnie działanie złego ducha, działanie na szkodę człowieka, zawsze na szkodę człowieka i jego relacji z Bogiem, na szkodę relacji z innymi, na szkodę wiary, na szkodę moralności, na szkodę tego, co jest odczytywaniem woli Bożej, zawsze na szkodę, zawsze by zgubić, by pogubić, by zagubić człowieka. To jest jego, w cudzysłowie, misja i jego zadanie, i po to został, po to zły duch podejmuje wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju działania przeciwko człowiekowi, aby go zgubić. Bądźmy mocni w wierze, to w kontekście jeszcze naszego ukochanego Benedykta XVI, który z taką misją przyjechał choćby do Polski właśnie i z takim hasłem, by umacniać nas w wierze. Bądźmy mocni w wierze, budujmy na skalę. Tak mi się bardzo mocno przypomniało w czasie tej medytacji właśnie jego pielgrzymka, jego katecheza, wigilię czuwania tą z młodzieżą na błoniach krakowskich, kiedy właśnie mówił o przypowieści na skalę, by nas umacniać w wierze, być mocnym w wierze. To wtedy na pewno, kiedy tak będzie, nie będzie mógł nas zły duch zgubić. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.